Adrian Porada, Progresja, prowadzący Zbigniew Wilk. Jak jest, jak to widzę. Dzisiejszy temat. Wyrażam zgodę, wolę do źródła. Źródło jest pewne. Jak to rozumiesz, jak to realizuje źródło? Wyrażam wolę do źródła, źródło spełnia moją wolę. Przede wszystkim zapomnieliśmy o źródle. A nawet jeżeli gdzieś o tym przeczytamy, czy dowiemy się, czy próbujemy się połączyć bez wiedzy o tych manipulacjach, przekierowaniach po drodze, to zazwyczaj nie łączymy się ze źródłem, tylko z substytutem źródła, czyli głównie ze sztuczną inteligencją albo postaciami, bytami, hologramami, które udają źródło, a sztuczna inteligencja potrafi perfekcyjnie udawać źródło. Nawet podczas sesji. To jest jakby ostatni element, który no, trzeba bojowo przejść i trzeba naprawdę dotrzeć do tego źródła wcześniej, żeby umieć tam kogoś zaprowadzić i wyczuć to, kiedy to jest faktycznie źródło, kiedy podstęp. Zresztą sam tego doświadczyłeś, bo miałeś sesję u mnie, tak? Tak. Około dwóch lat mi zajęło, żebym mógł się komunikować bezpośrednio ze źródłem. I dlaczego tak długo? Dokładnie wyglądało to w ten sposób, że znaczy mogłem się skomunikować ze źródłem przez moją partnerkę, czyli robiłem obejście, a tutaj miałem na 13 poziomie, tam gdzie było źródło, techniczną woalkę. Wyglądało to jak taki półcień ochronny. I między poziomem 12 a 13 jedyny kontakt, jaki mogłem utrzymywać ze źródłem, to była energia roślin, która gdzieś kiedyś została wmontowana, a ciemna strona tego nie zauważyła. W początkowych stadiach mego istnienia, gdy chciałem doświadczać, zaufałem, zawierzyłem. A później już po prostu popłynąłem. I to się bardzo mocno we mnie utrwaliło i bardzo mocno, jakby to powiedzieć, wyklejało mnie w komunikacji ze źródłem. Było to wręcz niemożliwe. Dokładnie. Ciemna strona za wszelką cenę broni naszego dostępu do źródła, żebyśmy się nie połączyli, bo wtedy mamy napływ zrozumienia, napływ świadomości i wtedy jesteśmy już w przepływie. Wystarczy raz wydeptać tą ścieżkę, mówiąc o jednym krótkim naszym wcieleniu, że chociażby w tym wcieleniu wystarczy raz wydeptać tą faktyczną ścieżkę i zawsze tam wrócimy. Przede wszystkim, najprościej jak się da, dostęp do źródła mamy w sobie. Jako ta iskra źródła, którą jesteśmy, tą świadomością, która doświadcza w różnych ciałach, w różnych formach, więc mamy dostęp bezpośrednio z iskry źródła, która jest w środku serca, pomijając te wszystkie wymiary, międzywymiary i tak dalej, od razu do źródła. Mamy dostęp w sobie, tylko też trzeba przełamać bariery, że jak to jest takie proste? No jest. Ale tutaj też są różne blokady, też spotykam się z tym często bardzo u ludzi, że jest jakaś kapsuła, jakaś blokada, jakieś, nie wiem, przekierowanie, podsysanie, cokolwiek. Wiele ludzi myli źródło z przestrzenią serca. Dopóki się nie zjednoczy iskry źródła i serca, a tego się nie dokona, jeżeli się nie zjednoczy umysłu z sercem, a tego się nie dokona znowu, jeśli się nie oczyści tego połączenia, nie oczyści umysłu, nie oczyści serca z podczepów, z blokad, z wszelkich możliwych barier, które to uniemożliwiają, no to ciężko jest w ogóle się połączyć ze źródłem. A przestrzeń serca to jest coś zupełnie innego niż przestrzeń źródła. Wiele ludzi to myli na początku. To dopiero po scaleniu tego wszystkiego, zjednoczeniu, wtedy tak, serce jest źródłem, przestrzeń serca jest źródłem w nas. Źródło nas przepełnia, ale wcześniej przestrzeń serca to jest po prostu przestrzeń serca, to jest przestrzeń naszego tutaj tego serca. Energetyczna, eteryczna, nazwijmy ją jak chcemy, a to jest przestrzeń serca, a nie źródła. Więc trzeba to scalić, zjednać. Iskra źródła, w iskrze źródła, zawsze pytajmy, do iskry źródła się zwracajmy w sobie, nie do bogów, nie do pośredników, nie do aniołów, archaniołów, nie do żadnych przewodników duchowych, nie do żadnych naszych nauczycieli, wspomagaczy międzywcieleniowych, bo to zazwyczaj są podstawiańcy. Nawet poprzez swój pion świadomości, jeżeli nie mamy tego oczyszczonego, no to tam też może być przekierowany. Ktoś wypchnie naszą świadomość z komunikacji z nami i nawet nie wiemy kiedy,
tak jak ego, jak się uruchamia, nie wiemy kiedy, nie ma sygnału ostrzegawczego, nie ma syreny alarmowej, że hello, teraz ego, po prostu płynnie to wchodzi, nawet nie wiemy kiedy i później się orientujemy, że kurczę, to chyba było to zachowanie. Nie? Tak samo jest z rozmową z channelingami czy z komunikacją z własnymi świadomościami. Czasem ktoś nam ją po prostu wypchnie i podstawia się ciemniak i przekazuje nam fałszywe informacje, a czasami potrafi być tak jakby na zasadzie pirackiej stacji, która się plątuje w normalny przekaz, że jedno, dwa słowa w ciągu jakiegoś zdania, w ciągu jakiegoś przekazu są zmienione i już nam to totalnie zaburza cały sens tego, co się chcieliśmy dowiedzieć i się kierujemy bezwiednie tym, co usłyszeliśmy, czy co się dowiedzieliśmy od własnych wyższych świadomości, gdzie to jedno, dwa zdania potrafi nas przekierować zupełnie w drugą stronę albo na odwrót nawet. I temat był taki. Źródło spełnia naszą wolę. Zapomnieliśmy o źródle, odwróciliśmy się od źródła, wszyscy stoimy plecami do źródła tak naprawdę, nie wszyscy, na pewno słuchacze to te tematy już znają, wiedzą czym jest źródło i wiedzą o co chodzi, ale patrząc na całość społeczeństwa, no w pewnym sensie wszyscy się na pewnych etapach życia odwróciliśmy plecami do źródła, w ogóle zapomnieliśmy, że istnieje, że funkcjonuje, plus jeszcze ta zagrywka chociażby liczby 13, że 13 jest pechowa, zła, straszna, należy się jej bać, unikać, czy wszelkie formy zwiedzenia typu alfa, omega, bogowie, półbogowie, bożkowie, jacyś nie wiadomo, jacy inni pośrednicy po drodze, to wszystko jest zwiedzenie ciemnej strony i przekierowanie do ciemnej strony. Faktyczne źródło wręcz czeka, że tak powiem po naszemu, po ludzku przebiera nogami i nie może się doczekać, aż zaczniemy się w końcu zwracać do źródła, bo źródło cały czas daje. Nie chce niczego w zamian. Źródło jest. I cały czas daje. Nawet nie ma chcenia tak naprawdę. Źródło po prostu jest. I cały czas serducha, tak jak my powiedzmy serducha, cały czas możemy kogoś obdarowywać, dawać i tak dalej. Tak jak teraz się dzielimy tą wiedzą, po prostu niech to dotrze do ludzi, ta świadomość, niech sobie zdadzą sprawę z tego, o co chodzi, co się dzieje, gdzie są, kim są i jak są. Tak samo źródło nam cały czas daje tą energię. Źródło cały czas daje energię nam, naszym ciałom poprzez iskrę. Wszystkim roślinom, wszystkim zwierzętom, wszystkim istotom życia na Ziemi daje tą energię, zasila te nasze iskry, cały czas daje, cały czas daje, cały czas daje. Wielowymiarowo wszystkie cywilizacje też cały czas dają, dostają, cały czas mają dawane, nawet ciemni, tylko że oni to wypierają, u nich ta iskierka też jest taka ledwo tląca się, ale to jest też inny temat, że ciemni są świadomie odwróceni od źródła i uważają za wrogie źródło i wysokie wibracje za krzywdzące. No ale to jest ich naleciałość, ich przekonania, w które zostali wpędzeni lub sami doszli jakoś tak do tych wniosków, albo też zostali jeszcze bardziej oszukani niż my. Ale wystarczy się faktycznie zwrócić do źródła. Jeżeli nawet nie czujemy tej mocy sprawczej w sobie, tej mocy kreacji w sobie, że ja coś pomyślę, ustanawiam, zwizualizuję, wyobrażę sobie i to się zadziewa u mnie, ale generalnie o to chodzi, żebyśmy sobie to przypomnieli, to jeżeli jest jakieś działanie, które na przykład nie czujesz się zbyt pewny, bo nie wiesz, czy nie złamiesz czyjejś wolnej woli, tak? Czy jakieś działanie globalne na całą Ziemię, na całą ludzkość, czy na cały wszechświat, czy na inne cywilizacje. Nie znasz wszystkich zależności, nie jesteś w stanie wiedzieć wszystkiego. Źródło wszystko, że tak powiem w cudzysłowie, wie, bo źródło wszystkim jest. Źródło jest każdą cywilizacją, każdą formą życia, każdą energią, każdym atomem. Źródło tym wszystkim jest, bo to wszystko poniżej źródła, czyli wszystko w tym wszechświecie, to jest energia źródła, tylko o różnej formacji, uformowaniu, o różnej częstotliwości, różnym zagęszczeniu. Tu nie ma innej energii, to jest energia źródła, po prostu. Więc wszystkim jest, wszystko zna, wszystko wie, wszystko ma ogarnięte, że tak powiem. Więc wystarczy świadomie zwrócić się do źródła o cokolwiek chcemy, tylko nie znowu truć dupę, że tak powiem, że źródełko uratuj nas, źródełko zrób coś za nas, bo nie tędy droga. Tu chodziło na przykład działania globalne, gdzie ja na przykład nie wiem, czy nie skrzywdzę kogoś, nie popsuję komuś jego planu doświadczania, jeżeli ustalę coś tam, tak? Na przykład, już o tym parę razy wspominałem, że miałem taką intencję, czy do źródła, czy sam to robiłem swoją energią, swoim światłem, czy do mamy Ziemi, żeby wszyscy ludzie się przebudzili. I takie było, nie wszyscy. Nie wszyscy tego chcą, nie wszyscy tutaj po to są. No to niechaj wszystkie iskierki, które chcą się budzić, niech się budzą, ale zaraz, ja nie wiem, ile ich jest, nie wiem w jakich krajach, nie wiem co, nie wiem jaka jest liczba, jaki jest stan ludzkości w ogóle i tak dalej.
Więc poprzez mamę Ziemię to robiłem. Doładowywałem, ściągałem światło, że tak powiem, ze źródła poprzez siebie. Wtedy jeszcze słup świata robiłem, albo poprzez swoją iskrę. Doładowywałem mamę Ziemię i kochana mamo Ziemio, ty znasz wszystkie swoje dzieci najlepiej. Ty wiesz, kto tu po co jest, znasz ich historię, znasz je wszystkie. Wiesz, kto jest tutaj po to, żeby się przebudzić. Niech te iskierki się rozświetlają, niech te istoty się przebudzają, niech to czują. To czucie się uruchomi w ludziach. No i to jest na przykład jeden sposób, tylko poprzez mamę Ziemię. Ale chcąc na przykład coś takiego zrobić na cały wszechświat, gdzie już kompletnie nie mam pojęcia, jakie są uwarunkowania społeczne i potencjały i tak dalej, no to po prostu wyrażam swoją wolę do źródła. Kochane źródło, moją wolą jest nie proszę, proszę, nie, nie, nie ma proszenia. Ja wyrażam wolę, ja to robię. Nie żądam jak buc, tylko po prostu wyrażam wolę. Jeżeli robisz to stanowczo, pewnie, wiesz po co to robisz i to idzie z czystego serca, źródło spełni twoją wolę. Moją wolą jest przebudzenie się wszystkich istot światła. Moją wolą, kochane źródło, jest ochrona wszystkich dzieci, tych już narodzonych, tych, które dopiero się rodzą i tych, które mają się narodzić. Wszystkie istoty światła, wszystkie dzieci kryształowe, które przychodzą tutaj zmieniać ten świat, ewoluować go, z mojej woli niechaj będą chronione dużo intensywniej, dużo mocniej poprzez źródło, tak? Niech źródło to robi. Nie, że ja się muszę siłować, zwiedzać cały świat i tam, nie wiem, swoją energią to robić na każdego dzieciaka, do którego i tak nie dotrę, tylko po prostu źródło wszystkim jest, wszystko wie. Wyrażam wolę ochrony wszystkich dzieci, chociażby tych kryształowych, czy tych, które tutaj przychodzą, czy pobudzenie odwagi, niezłomności w istotach, które przyszły faktycznie zmienić tą naszą przestrzeń. Tworzyć nowe technologie zgodne z naturą, tworzyć nowe formy, nie wiem, pozyskiwania energii albo produkcji energii, oczyszczania wody, działania w zgodzie z naturą, z roślinnością i tak dalej. Więc niech te istoty z mojej woli będą podwójnie chronione, czy powielokroć chronione i niechaj nie zabraknie im odwagi, niech mają w sobie jeszcze te potencjały, które są potrzebne. Taka wola moja. I wtedy źródło spełnia tą wolę i to się zadziewa. Ile może jeden człowiek? Tyle, ile wymyślisz. Jeżeli uważasz, że to jest za dużo, że nie da się, że nie wiem, nie stać mnie na takie wielkie czyny, no to siedź sobie dalej pod tym kocem albo w tej szafie. Tak naprawdę możemy wszystko. A źródło tylko czeka, że zaczniemy wyrażać swoją wolę. Zacznij wyrażać swoją wolę. Z czystego serca. Z czystej chęci pomocy. Nie z płaczu, z jojczenia, że jak mi źle, jak mi niedobrze i weźmie tu Mercedesa pod garaż. Tylko dla dobra całości, dla dobra ogółu, dla dobra własnego też. Też dla dobra własnego, żeby mieć więcej sił i sposobności pomocy innym, działania dla innych, dla ogółu chociażby. Tu nie chodzi o jakiś socjalizm, czy jakieś inne takie komuny, czy cokolwiek innego. Chodzi po prostu o to, co się zadziewa, o to, w jakich czasach żyjemy, o zmianę potencjałów, o przebudzenie, o oczyszczenie, o powrót do natury i o pozbycie się tych ciemnych bytów świadomości, które nam to wszystko popsuły i to, czego sobie doświadczaliśmy, a co niekoniecznie, nie zawsze było pożądane tak naprawdę, bo też jest takie wytłumaczenie, że to, co ciemni nam robią, to my tego chcieliśmy. Tak, chcieliśmy, ale nie aż tak. Trochę się to dziadostwo, że tak powiem, rozbestwiło i wszystko ma swoje granice, wszystko ma swój koniec. Oni też. Tak. I oni już mają swój koniec. Powoli. Tak, to się zadziewa i co najlepsze są tego świadomi. Są tego całkowicie świadomi. Wiedzą. Dokładnie. Czyli źródło spełnia nasze prośby. Tylko prośby, wolę. Wyrażanie woli jest czym innym niż proszenie. Możesz tak. Prosić, nie wiem, możesz prosić kogoś pod sklepem o jałmużnę, możesz prosić kogoś o pomoc, bo sam nie dajesz rady, ale możesz też wyrażać swoją wolę. To jest inne stanowisko, inne poczucie tego działania, z czymś zupełnie innym. Mówię z pozycji silnej istoty. Silnej, świadomej, tak. Świadomej swojej mocy, swojej energii. I im bardziej umacniasz to połączenie, im częściej rozmawiasz ze źródłem, im częściej wyrażasz tą wolę i patrzysz jako informacja zwrotna, co działa, co nie, co się zmienia na przestrzeni, a co nie, im lepszą masz komunikację, tym bardziej sam siebie też umacniasz, bo widzisz, bo masz tego dowody tak naprawdę. No, może na tym zakończmy. Jest sprzężenia zwrotnego. Tak. Jak dajesz, tak dostajesz. Też. To wszystko? Na ten czas. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do zobaczenia.